Cześć, czołem. Tak, to ja. Idziemy do wrocławskiego zoo. Zimno jest, jak pierą pada deszcz, ale mamy tutaj dwa dni. Więc żeby się nie nudzić, zwiedzimy zoo. A raczej afrykarium, bo jest dzisiaj taka pogoda, że po zoo pewnie chodzić nie będziemy. Idziemy do akwarium. Ale lwa nie chce oglądać, Szymonek mówi, że akwarium. Cena troszkę nas zaskoczyły. 60 zł bilet normalny, 50 ulgowy, Zuśka za darmo. Nie wąsko. Zobaczymy, czy warto wydać te pieniądze i tutaj być. I gdzie ten lew? Poszedł spać. Poszedł spać. I lwa w taką pogodę nie ma. Ile poszedł spać, gdzieś się schował. O, ale są żyrafy. Są żyrafy. Krzysia, żyrafki są! Tutaj! A gdzie są słonie? Słonie są dalej! Kochanie! W lusterku! O, już! Nie wiem, czy mi tak głosy odstają, czy trąba wywinięta. No, o trąbie mówię. Jest z nami siostra Kamila. Aneta trochę przejęła Szymona. Zawsze to luźniej. Może jak oceniasz temperaturę w dzisiejszym dniu? Turcja to nie jest. Albania tym bardziej. Myślę, że taki Wrocław w listopadzie. Chłodno. Chłodno jest, ale może było być gorzej, bo nie ma mrozu. No nie ma śniegu zawsze to. Nie ma śniegu, nie ma mrozu. Chociaż lepiej jakby padał śnieg niż ten deszcz. Zobacz, tu chciałoby się mieć w domu taki basenik. Nie? Masz troszeczkę mniejszy. Tak, no jakiś. Można się dowiedzieć o rybkach, które tu pływają. Zobaczcie, tutaj na kamyczku, tu jest zdechła rybka. Czekam, aż ją coś zje. Zobacz, pływają tutaj. O, tamta popłynęła, gdzieś płynie dalej. Ona odpoczywała. O, jednak nie była martwa, odpoczywała. Popłynęła dalej, jak ją płaszczka pykła, ożyła. Idziemy dalej. Dzieci są przeszczęśliwe po prostu. Super, że tutaj jest ciepło. Możemy sobie pochodzić.
chyba nie ta mama. Zuzia, chyba nie ta mama. Ale tunel. O, fajnie. Wow. Ale super. No, fajnie, fajnie. Ten tunel jest całkiem taki przyjemny. Kupi sobie takie zrobimy. Tutaj takie baby meduski. Nie wiem, czy je dostrzeżecie. O! Jedna i druga taka maluśka. Baby meduska. Na szybie są bąbelki powietrza i wygląda, jakby padał tam śnieg. Dziki się różnią od tych, że mają uszy. Wypowiedź się, ekspercie, na temat rybek. Występują w akwariach domowych. Nasze jest za małe. Ale kiedyś... O, patrzcie, kiedy? Malutki, jeszcze malutka płaszczka. Nasze dzieci są niczym tornado. Zuzia, czy ci się podoba? Zuza, popatrzcie. Chcesz zobaczyć? Patrz. Zobaczymy sobie na kamerce rybki. Ile rybek? A ty! Od razu już się będzie kąpać. Szymon jest zaszokowany ilością ryb. Gdzie są tyle ryb? Prawie jak u nas w akwarium, nie? U nas w akwarium 4 na krzyż. 3. Dobrze. Teraz idziemy do krokodyli. Jak już widzieliśmy tyle zwierzątek, to jeszcze krokodyl. To lubią zjadać trochę skórki. Zuzia, chodź. Nie dziurą, normalnie. O, jak to ciepło. O, jest monster. Najpopularniejszy motyw ostatnim czasem. Na ścianach, na wizytówkach, na ulotkach. Zobacz, że niektóre firmy oferują pracownikom laptopy, samochody, owocowe czwartki. Ja tu dostaję sprzęt do nurkowania. Chciałbyś pracować w takiej firmie? Tak. Myślę, że no, mówię, przy rybkach morskich. Wow, a jaka ilość tych rybek. Jak żywice zatopione stoją bez ruchu. Patrzcie, jaka ilość tych rybek. Są siatką pooddzielane, więc chyba to są jakieś może inny gatunek. Albo do rodu i żeby małe nie były zjedzone. O kurczę, zgubiłam chyba grupę. A tutaj mamy szkielet manata. Tutaj jest moja grupa. O, i tutaj manat. Zuzia, idziemy do góry. Chodź, idziemy do góry. Bierzcie cię za rękę. Dawaj, ja będę. Już powoli chyba jesteśmy w stanie, gdzie Zuzia niedługo będzie zaczynać marudzić i pójdzie nam spać. Dzielnie walczy po schodach. O, coś na mnie kapło. Jakiś ptaszek może. Mój mąż jest niedoceniony. Jakiś ptaszek może obsrał małżonkę idącą po schodach. Oj, tutaj takie foteliki, żeby można było sobie posiedzieć.
Jest tu naprawdę bardzo ciepło. Krokodyl nilowy. I on sobie tam leży. Tam są dwa. No tutaj. O, tu. Tu są dwa krokodyle. Gdzie drugiego? No drugi leży obok pod trawą. Gdzie pod trawą? No na lewo, od tego pierwszego leży drugi. Dzięki tej kapiącej wodzie z góry mam nadzieję, że to jednak nie ptaszek mnie obsrał, ale była to czysta woda, bo znowu to się stało. Znowu, o. Źródlana. Znowu, prawda? Right? Nie, nie śmierdzi na szczęście, chyba że to jakieś nieśmierdzące siuśki. Tak. Tyle sałaty. Tyle sałaty. Takie wielkie zwierzę, tylko sałatę. I tak, tam dwa foteliki takie na słoneczko. Plus do tego no misia, drinki. Płyną? Płyną manaty, zobacz. Oj, jakie wielkie. Dobra, miałam powiedzieć, żebym się tu wykąpała, ale jednak nie. Ale stópki mogłabym pomoczyć, chyba że to jest mięsożerne. Nie, to są roślinożerne. No, to w takim razie stópki mogłabym pomoczyć. Widziałeś, Szymuś, ile wypłynęło? I takie zdjęcie, wyobraźcie sobie tam mnie na leżaczku. Przecież każdy by pomyślał, że w tropikach siedzę, a tu we wrocławskim zoo by było. I zagadać tu z panami, żebym się wpuścił do zdjęcia. Masz jakiegoś tego bikini? Bikini? Czy tam bikini? Nago, topless. Wskakuje i wiesz, będziesz na bezludnej wyspie. Zobacz, jak się listki ruszają. Imitują wiatr. No tu jest jakiś tam. Klimatyzacja jakaś, musi być tak. Może jakiś ding-donger za nami jest i robi zdjęcia. To? Jeszcze troszkę. No, o, o. Może to jakiś ding-donger sławny. No, idziemy. Albo jakiś youtuber. Może sobie też zrobimy z nim zdjęcie. Są bo takie pozy szczele, ta dziewczyna, że na bank ma w tym prawę. Zaraz pokażę wam z ukrycia, poczekajcie. To tak nieładnie, wiecie, pokażemy wam z ukrycia. O nie, już nie robią. Pokażę wam krzaczki. A teraz pokażę wam siebie. Może znacie, powiecie, kto to. I co? To jakaś sławna ding-dongerka? Piszcie w komentarzach. Zrobicie takie zdjęcie, coś tak poprężyć trochę? Ty, poczekaj. Zrobiłbyś mi takie zdjęcia. Może bym kamery na żywo. Może bym wyglądała bardziej profesjonalnie, co? Potrzymaj kamerę. Za obcas, o, za obcas jest. O! Czy wyglądałam bardziej profesjonalnie? Czekaj, bo nam dzieci uciekły z ciotką. Nawet ciotka się do nas w tym momencie nie przyznaje, spierdzieliła z dziećmi. Dobrze, ta ciotka to trochę luzu dzisiaj mamy. No. Jej, jak tu zimno! Tam było z trzy dyszki, a tutaj niekoniecznie. I wychodzimy już z części ciepłej, zamkniętej i przyjemnej, ale za to przestało padać, chociaż widzę, że się zrobił wietrzyk, więc trzeba się podosuwać i śmiało możemy iść zobaczyć niedoperze. Zuzia wykorzystuje ciotkę na maksa, każe się nosić, ciotce jest jej szkoda, więc śmiało. O nie, jednak pada jak pieron. To były tylko pozory, że nie pada. Pada, pada. Jesteśmy na Madagaskarze. Jest tutaj ciepło. Zapach powala. Ale mamy, uwaga, małpki. Poczujemy się jak w domu, jak małpy gdają. Głowy do góry. Bardzo proszę. Aha, już zaparowane. Zuziu, skarbie, tylko ty się nie kąp. Co tu jest? Nie idzie do kaczuszek. Zuzia już do kaczuszek poszła na kolanach przez wodę. No i co? No przesadziłaś. Cała jest brudna. Tutaj jest taki zielony wężyk.
A tam dalej mieszka na obiadek. Vari ludy. Takie cudowne rzeczy można tu spotkać. Trzymają już kamek. Wyszka się wywaliła, ma całe spodnie mokre, więc nie będziemy chodzić już po zewnątrz, bo jest zimno. I chcę iść do wody jeszcze na dodatek. A tutaj co spotkamy? Nic nie widzę. Może zobaczmy, czego szukać. Żabę. Szukamy żabę. Bardzo małe to pudełeczko mają. Teraz jak do chatki jakiejś w Afryce. O, jak tu gorąco. Pawilon zwierząt nocnych. Ekipa zmęczona. Wszyscy chcą już do domu na obiad. A z wami się już tutaj żegnamy. Dzięki, że byliście i do zobaczenia.